Witam serdecznie wszystkich zebranych na uroczystości ślubowania klas pierwszych i drugich w roku szkolnym 2021-2022 w Zespole Szkół Łączności. Patrz oś, na prawo, patrz, sztandar prowadzić. Do hymnu. Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablu obierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem, złączyć się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, do Polski, za twoim przewodem, złączyć się z narodem. Po hymnie spocznij, uczniowie wyróżnieni złożeniem ślubowania na sztandar, wystąp. Stój, zwrot, baczność. Na prawo, patrz, do ślubowania. Ja, uczeń Technikum Łączności imienia profesora doktora inżyniera Janusza Groszkowskiego, 96. Liceum Ogólnokształcącego imienia Agnieszki Osieckiej w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół Łączności, uroczyście ślubuję wykorzystać lata nauki w szkole dla zdobycia jak najbogatszej wiedzy, umiejętności potrzebnych w życiu. Być uczniem rzetelnym, uczciwym, odpowiedzialnym i pracowitym. Wykonywać polecenia dyrekcji, wychowawców i nauczycieli, przestrzegając zasad wynikających ze statutu szkoły. Po ślubowaniu. Baczność, spocznij. Proszę o zabranie głosu panią dyrektor. Witam wszystkich zebranych, a szczególnie uczniów klas pierwszych i drugich technikum i liceum. Od 1 września klasy pierwsze, a od zeszłego roku z wiadomych powodów klasy drugie są uczniami naszej szkoły, ale to dzisiaj ten dzień jest szczególny, bo od tej chwili przypieczętowaliście swoją przynależność do wielkiej rodziny, jaką jest Zespół Szkół Łączności w Warszawie. Jak wiecie, w rodzinie każdy oprócz praw ma też obowiązki. Każdy powinien rzetelnie je wypełniać. Do waszych najważniejszych obowiązków należy przede wszystkim nauka, przestrzeganie statutu szkoły. Mam nadzieję, że będziecie godnie reprezentować naszą szkołę w życiu codziennym, tu i również poza szkołą. Wierzę, że nabyta wiedza i czas spędzony w tej szkole zaowocują w przyszłości. Życzę wam zatem jak najlepszych ocen, wzorowych zachowań na świadectwach oraz samych dobrych chwil i doświadczeń, które będziecie wspominać w swoim dalszym życiu. Dziękuję pani dyrektor za zabranie głosu. Proszę o zabranie głosu przedstawiciela klas pierwszych i drugich, Wiktorię Grudzień. Szanowna pani dyrektor, szanowni wychowawcy, profesorowie,
Przyszło nam żyć i uczyć się w trudnych czasach, czasach pandemii COVID. Uczniowie klas drugich nie mogli złożyć ślubowania w ubiegłym roku z powodu przejścia na naukę zdalną. We wrześniu zostały przyjęte kolejne roczniki Zespołu Łączności. Dziś uroczyście złożyliśmy ślubowanie. Uczniowie klas pierwszych i drugich, od tego momentu jesteśmy pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. Pragniemy zapewnić panią dyrektor, wychowawców i nauczycieli, że bycie uczniem naszej szkoły jest dla nas zaszczytem i zadaniem, które postaramy się spełnić jak najlepiej. Wierzymy, że słowa ślubowania pozostaną nam na długo w pamięci. Postaramy się nie zawieść pokładanych w nas nadziei i swoim sprawowaniem oraz postępami w nauce przenieść chlubę naszej szkole. Baczność! Na prawo patrz! Sztandar wyprowadzić! Spocznij! Kończymy naszą uroczystość. Dziękuję wszystkim obecnym za udział w uroczystości ślubowania klas pierwszych i drugich.